Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Alicja. Jestem karpetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych. To znaczy z badań operacyjnych, matematyki, statystyki opisowej, matematycznej, ekonometrii, matematyki finansowej, finansów przedsiębiorstw, ekonometrii, prognoz i symulacji, mikro, makroekonomii, ekonomii matematycznej, menedżerskiej czy oceny projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Swojej pomocy na pewno udzielam studentom różnych uczelni w Polsce, ale w zakresie rozwiązywania zadań na termin nie pomagam podczas zaliczeń. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl i załączajcie pliki. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Kwestia cierpliwie poczekać na odpowiedź. Mailuję na bieżąco w miarę możliwości. Mam już 33 lata i mam swoją rodzinę, także na pewno odpiszę, tylko gdy będę miała na to czas. Jeśli nie w ciągu dnia, no to wieczorem. A dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie zadania z przedmiotu statystyka matematyczna z zakresu podstaw statystyki matematycznej dotyczących rozkładów zmiennych losowych, ale o nieokreślonym rozkładzie, gdzie musimy określić, dla jakiej wartości parametru, czy jakiejś stałej liczby, której my wartości po prostu nie znamy, funkcja jest na pewno funkcją gęstości i tutaj, że obliczyć prawdopodobieństwo od czegoś, to nie ma dla mnie już tutaj, tego ja nie biorę pod uwagę. Najbardziej mnie ciekawiło, żeby Wam pokazać, jak ustalić, że dana funkcja jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa. Chodzi o to, że funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest takim naszym odpowiednikiem, jakby to powiedzieć, prawdopodobieństwa, szans na wystąpienie prawdopodobieństwa, na wystąpienie wartości określonej. To jest po prostu nasze prawdopodobieństwo i nie zawsze zapisana matematycznie jakaś funkcja musi być na pewno funkcją prawdopodobieństwa. Ona na pewno ma taką własność, że wszystkie sumy, jakby wszystkie prawdopodobieństwa łącznie dają jeden. W zapisie takim matematycznym można to rozumieć, że całka od minus nieskończoności do plus nieskończoności z prawdopodobieństwa jako odpowiednik sumy wszystkich prawdopodobieństw musi nam dać jeden. A więc, jeżeli nasza funkcja gęstości ma taki zapis, jak tutaj przepisałam, bo z treści ja tego nie przepisałam, oznacza to tyle, że całka z funkcji prawdopodobieństwa, jako traktowana jako dystrybuanta, bo to musimy wiedzieć, że jeżeli policzę całkę z funkcji gęstości prawdopodobieństwa, otrzymuję dystrybuantę. I dystrybuanta całka z zera, bo inaczej, jeżeli liczę funkcję, całkę z funkcji gęstości, to otrzymuję dystrybuantę, i która ma elementy takie jak pierwszy element jest zawsze 0 i się zgadza, bo pierwszy wartość całki z funkcji gęstości z tego zera to będzie 0. Też piszę, że to jest dla x mniejszego równego 0. A całka z drugiego elementu na 100% też dla x większego od 0. Na pewno musimy pamiętać, że całka, inaczej, z funkcją gęstości jest tak, że może przyjmować różne wartości, ale dystrybuanta dla pierwszego wyniku zawsze jest 0, a dla ostatniego jest 1. W związku z tym muszę powiedzieć, że całka z tego drugiego wyniku, a zarazem ostatniego, na 100% będzie musiała nam dawać 1. I teraz tak to jest z całkami, że trzeba czasem sobie je powtórzyć, jeżeli chcecie liczyć zadania ze statystyki matematycznej z tego zakresu zmiennych losowych. I teraz jest tak, z całkami. Jeżeli A jest jakimś parametrem, liczbą, to ja przez znak całki mogę ją wyrzucić, tą liczbę, jeżeli ona z pozostałymi elementami jest połączona przez mnożenie. Jest, dlatego mamy A razy całka, z czego E do minus piątej razy X. I teraz, jeżeli e do minus piątej też jest elementem stałym, bo e to jest 2,7182, to tą liczbę też mogę wyrzucić, dlatego to jest a razy e do minus piątej i razy. I teraz zobaczcie, jeżeli całka jest faktycznie tylko z samego x-a, który jest x-em do pierwszej potęgi, to x będzie do potęgi o 1 wyższej, ale przed nim będzie jeszcze 1 druga. Dlaczego? Bo jak 1 drugą przemnożę razy pochodną z x do kwadratu, to otrzymam po prostu x, który był pod znakiem całki.
I teraz, wracając do naszego zadania, mamy powiedzieć, że na pewno ta funkcja gęstości jest, czy ta funkcja jest na pewno funkcją gęstości. Trzeba to sprawdzić. I ja bazuję na tym, że całka od minus do plus z tej funkcji musi dać nam 1, a więc ten drugi element z funkcji musi nam dawać 1, bo to jest wynik tego całkowania. I teraz całka ma nam dawać 0, to oznacza, że faktycznie ten sam wynik musi nam dawać 0. Czyli a razy e do minus piątej razy 1 druga razy x do zerowej musi nam dawać 1. Oznacza to tyle, że i dla jakiego a wychodzi ta jedynka? No nie ma dokładnie takiej liczby, dla której to wychodzi 1, bo zobaczcie, razy 0 do kwadratu, a więc to jest 0. Jeżeli przemnożę razy 1 drugą, to też całość jest 0. Razy e do minus piątej to też jest 0, czyli a razy 0 daje 1. Nie ma nigdy takiej wartości, która ostatecznie da nam wartość 1. Jeżeli a razy, dowolna liczba razy 0 ma nam dać 1, nie ma takiej. A więc oznacza to tyle, jeżeli nie ma takiej liczby, która by tutaj nam zadawała jakąś prawdę, to oznacza, że funkcja gęstości, w którym elemencie było to a, nie jest funkcją gęstości. Ta funkcja nie jest funkcją gęstości i ja na tym kończę omawianie tego zadanka. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, to od razu mailujcie na zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie pliki i gdy będę miała tylko taką możliwość, na pewno do Was odpiszę. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał i udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Jak najwięcej zadań rozwiązanych, pamiętajcie, jest największym sukcesem przy egzaminach.